Widzimy tutaj ostatnie przygotowanie Igora, specjalnie dla niego przygotowany najnowszy kombinezon. No i teraz nawet koncentruje się na swojej pracy, nie chce rozdawać autografów przed skokiem, bo teraz już najważniejsze dla niego wydarzenie. Musi wejść po tych schodkach i za chwilę usiąść na belkę startową. A zatem, proszę Państwa, już za moment ten najważniejszy skok, który skomentuje Kamil Stoch. I jest już na belce ten, na którego wszyscy tutaj czekają. Na którego zwrócone są oczy tak licznej publiczności. Skupienie komentatorów. Igor Błachut, na co dzień reprezentujący Eurosport Discovery. Staje, a w zasadzie siedzi przed wielką szansą. Szansą wyjazdu naprawdę na prestiżowe zawody. Igrzyska do Pyeongchangu. Igor, wszyscy tutaj czekają. Odpłyń, uwolnij się, uwolnij tę moc. Po prostu zrób to, co do ciebie należy. Jesteś w stanie, wszyscy tutaj w ciebie wierzą. Ty sam musisz uwierzyć. Potrafisz, naprawdę potrafisz, Igor. Czekamy w skupieniu. Ruszył Igor, wspaniała pozycja. Jest, leć, jest! Oddał fantastyczny skok. Igor! Brawo Igor, wspaniały skok, ustany. Myślę, że noty powinny być wysokie, za chwilę powinny się wyświetlić, a my jeszcze raz możemy przeżyć to, co działo się w obecności tylu kibiców, ekspertów, komentatorów telewizyjnych. No rzeczywiście trafił na próg znakomicie, tutaj chyba co do centymetra, potem świetny lot, no i proszę popatrzeć, jakie lądowanie z telemarkiem, znakomity odjazd, nie było żadnych problemów z tym, aby wylądował. No i teraz poczekamy jeszcze na noty, on na pewno bardzo zdenerwowany. My także, ale są wysokie noty, jest znakomita nota końcowa, jest wielki sukces Igora, brawo, ogromnie się cieszymy, ja cieszę się szczególnie, bo będę miał na Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchangu kolegę, który razem ze mną będzie pracował, a zatem jeszcze raz wielkie słowa uznania dla Igora Błachuta. Drodzy Państwo, to były niesamowite emocje, to był niesamowity konkurs przerywany przez warunki pogodowe, wiało, później się uspokoiło, później wiało w plecy, ale jest zwycięzca z nami, Igor Błachut. Igor, wiem, że rywalizacja była bardzo trudna, ale skończyłeś te zawody na pierwszej pozycji i już teraz mogę ci powiedzieć, że jedziesz do Korei, jedziesz do Pyeongchang. Tak, no przede wszystkim chciałem podziękować całemu sztabowi szkoleniowemu i wszystkim, którzy pracowali nad tym, żeby osiągnąć ten sukces. Praca, jak mi się wydaje, została wykonana jak należy. No ale to nie była tylko moja, ale właśnie wszystkich ludzi zaangażowanych w ten projekt, w tę rywalizację sportową. No, wynik sportowy jest pochodną tego, że po prostu razem współpracowaliśmy na korzyść tego